kochani. Witam Was na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj pokażę Wam haul lumpeksowy z dwóch second handów. Będzie super. Słuchajcie, byłam na nowej wiosennej dostawie, bądź też na którejś z pierwszych dostaw wiosennych w Biga w Łagiewnikach. To jest taki wielki lumpeks w Krakowie. Zobaczycie relacje z tego lumpeksu, ale też mam zakupy z Babskiego Raju w Gdowie. To jest taki sezonowy lumpeks w Gdowie. Zapraszam Was do tych sklepów oczywiście. Dzisiaj zobaczycie, jakie piękne perełki udało mi się w nich kupić. Oczywiście zrobiłam mierzenie w super nowych trendach. Także lecimy już do relacji. No i spotykamy się potem w mierzymy. Oczywiście zanim przejdziemy, to jeszcze Was bardzo poproszę o polubienie filmiku. Jest to dla mnie bardzo ważne. I jeżeli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie koniecznie kanał. Będzie dużo modowych filmików second handowych, artystycznych. Myślę, że będzie warto. Cześć kochani, tu Eko Kreatywna. Idę dzisiaj do Bigi w Łagiewnikach w Krakowie. Także trzymajcie kciuki, bo nie wiem jaka cena, nie wiem jaki dzisiaj towar. Zobaczymy wszystko. Pierwszy zobaczycie piękny płaszcz, pelerynę z wełny. Naprawdę mega super austriacka, 100% wełna, z super guzikami. Piękny kolor, bardzo uniwersalny, bardzo modny teraz, po prostu rewelacja. Druga rzecz to kurtka ze skóry i futra i naprawdę, słuchajcie, włoska robota. To jest tak miękkie, jak aksamit dosłownie. Pięknie ozdobione, bardzo oryginalnie. Tutaj mamy sukienkę, nie wzięłam tej sukienki, ale była dosyć fajna. Wiecie co, jednak powiem Wam, że też ceny nie są tam takie niskie. Tutaj super kurtka z dużą zawartością bawełny, jak na tego typu tweedowe kurtki, więc bardzo mi się spodobała. Tutaj kolejna kurtka, również miała jakieś naturalne domieszki, ale ta kurtka już była troszeczkę dla mnie zbyt wyrazista. Tutaj bardzo fajny żakiet bawełniany w pastelowe paski. No i to już wszystko. Tyle z relacji. Nie za dużo było, słuchajcie, niewiele kupiłam, ale naprawdę kupiłam przepiękne rzeczy. Zacznę nietypowo tym razem od czegoś najcieplejszego, zimowej rzeczy, którą widzieliście tam w garderobie. Jest to coś pięknego i w przepięknym materiale, zobaczcie. Marka Geiger. Jest to 100% wełniana peleryna, piękna, przecudowna, z guziczkami takimi rogowymi. I ona ma przepiękne też guziki, zobaczcie tutaj, ma, niektóre są z takim sercem i oczywiście wszystko jest kompletne. Peleryna jest w stanie, słuchajcie, perfekcyjnym po prostu. Jest prześliczna, bardzo Wam ją polecam, jest to coś bardzo modowego, niesamowicie oryginalnego. Taką pelerynę możecie w formie poncza włożyć nawet na kurtkę, na płaszcz, który już macie, albo po prostu tak jak ja, zobaczcie, na sukienkę. Jest naprawdę, no jest piękna, jest przepiękna. Ten kolor też jest bardzo, bardzo twarzowy. Ma takie fajne firmowe naszywki. Naprawdę wygląda jak jest to ciuch z wysokiej półki. Także bardzo Was zachęcam. Ona ma zapinane tutaj rękawy, więc w zasadzie te rękawy są bardzo funkcjonalne. Tylko trzeba je zapiąć. Być może trzeba będzie tutaj troszeczkę przyszyć głębiej tą dziurkę. Przepiękny płaszcz. Może być to, słuchajcie, na jesień, na wiosnę nawet, jak jest chłodniej i nawet na zimę właśnie na coś, jako taka ozdoba, jako poncho. Teraz tego typu peleryny i poncza są bardzo modne. Ja sobie je nie zostawiam, bo wiecie, że ja nie jestem ogromną fanką beży. To jest ciemny, taki szary beż, więc jeszcze byłby ok, ale ja po prostu nie nadmiernie lubię beż, ale myślę, że większość osób lubi beż, więc zobaczcie, jaką piękną rzecz mam dla Was. No, kto pierwszy, ten lepszy, słuchajcie, bo to jest naprawdę mega, mega perełka i bardzo się ucieszyłam, jak to coś znalazłam i przyznam się Wam szczerze, że to nie była tania rzecz, bo tam wszystko, tam nie ma przecen. Tam jest oczywiście, są rzeczy na wagę, ale spośród tych rzeczy czasem coś się uda kupić, ale tym razem akurat nie miałam za dużo szczęścia, jak chodzi o wagę, więc naprawdę te wycenione rzeczy bardzo sobie cenią, także piszcie koniecznie, bo jest tylko jedna taka. Unikat. Idziemy dalej. Słuchajcie, mam z tego sklepu piękną kurtkę. Taką jasną, kremową. I tą kurtkę zobaczycie w stylizacjach ze spodniami. Tymi kremowymi, teraz trendowymi. Takimi szerokimi nogawkami.
w bardzo podobnym kolorze i to będzie stylizacja taka trochę w stylu old money, ale takim nowoczesnym old money. Nie bardzo takie grandma style, tylko już takie old money z takim modowym twistem. Niedługo będzie filmik o tym stylu cały poświęcony temu. I zobaczcie tam naprawdę niesamowite cuda też, ale to dopiero w kwietniu. Zapowiadam, bo planuję już teraz wyprzedzenie. Słuchajcie, naprawdę piękna kurtka, pokazuję ją tutaj na sukience, bo ładniej wygląda na wieszaku. Ma bardzo ładne, zobaczcie, tutaj pokażę Wam detale, piękne guziki, jest super uszyta, naprawdę bardzo fajna i ten tweed nie jest cały sztuczny, to jest duża zaleta, bo jednak tych tweedów teraz różne są. I to jest Luisa Serrano albo Kerano, myślę, że Serrano, ale dobra. Rozmiar jest 36, czyli mój rozmiar. Będzie tutaj sporo rzeczy, które kupiłam dla siebie, bo dużo rzeczy teraz w swojej szafie wymieniam. Zmieniam się taką trochę minimalistkę modową, ale postanowiłam zostawić po prostu sobie już tylko takie rzeczy, które są maksymalnie w moim stylu, bo wiecie co, ja robię dużo stylówek, więc i tak ciągle wypróbowuję nowe trendy, nowe style, nowe kroje, natomiast na co dzień naprawdę ja chodzę tylko i wyłącznie w tych rzeczach, które są takie na 100% moje po prostu. I zobaczycie dzisiaj, jakie to są rzeczy, a będę też odsprzedawać kilka superowych rzeczy, bardzo dobrych marek, czy to za dużych, czy właśnie takich, które nie sprawdzają się, albo nawet ich w ogóle nie nosiłam, ale bardzo mi się podobały. Ale lecimy dalej, słuchajcie, już Wam powiem skład. 61% bawełny posiada on ten żakiet. 4% innych, czyli tutaj będzie ponad 60% naturalnego składu. To już spoko, jak na taki tweed, wiecie, powiedzmy nie od Chanel, nie jakiś bardzo drogi, ale naprawdę piękna, bardzo ładnym kolorze kurtka kremowa. Ja teraz do tych pereł dużo rzeczy stylizuję, bo w ogóle ten styl, wiecie, że ostatnio Chanel, mam szał na Chanel. Także to taka kurteczka właśnie z tego sklepu, była tam też taka w kratkę, ale ona była taka już bardzo modowa i też skład był taki średni, więc się nie zdecydowałam jednak na nią mimo wszystko. Teraz zobaczycie piękną rzecz, cudowną rzecz, a mianowicie jest to kurtka, nie wierzyłam, że była tak nisko wyceniona, chyba się nie poznali na niej, a jest to skóra, futro, jak tam nazwał, tak zwał. Już Wam powiem wszystko, napisane prawdziwa skóra, dokładnie, włoska kurtka, jest tak niesamowita, naprawdę jest przemięciusieńka, znaczy co, jak mówię nisko wyceniona, to nie mam na myśli, że za 20 zł, ale nie mam na myśli, że nie za 500 zł, o to chodziło, patrzcie, jest tak designersko niesamowicie zrobiona, jest w idealnym stanie w ogóle, to jest... Tu widać, że to jest skóra i jest ozdobiona takimi haftkami. Wszędzie są haftki. Ja mam taki jeden designerski płaszcz z wełny koziej. Wiecie, ten taki długi, który się odpina w połowie i on ma znowuż zatrzaski i po środku, tam gdzie się odpina i z przodu na całej długości. I właśnie to jest podobny myk, taki właśnie bardzo designerski z tymi zatrzaskami. Tu możecie go wszędzie zapiąć na te zatrzaski. Można sobie zapiąć wszystkie, albo można sobie zapiąć tylko co czwartą i to jest dużo wygodniejsze, bo kto będzie to wszystko zapinał, prawda? No, pokażę Wam oczywiście to za chwilę w stylówce ze spódnicą. A, i z sukienką. Tymczasem kolejna rzecz z tego sklepu to jest świetna spódnica. Wiecie co, ostatnio poluję na basicowe spódnice i spodnie, bo dużo klientek u mnie w butiku narzeka, że nie mam rozmiarów różnych takich właśnie spodni i tak dalej. No rzeczywiście czasem trudno jest na takie jakościowe trafić. To nie dlatego, że nie chcę, tylko po prostu nie trafiały mi się, a ja zawsze szukam. Także tutaj mam, patrzcie, jeszcze z guziczkiem w idealnym stanie, C&A. Spódniczkę z liocelu i wiskozy. Ilnu, idealny skład, słuchajcie, len, wiskoza, i jest to piękna spódniczka z takim szarym kolorem, taka przedkolanko. Tak, dokładnie. Ona jest taka bardzo grzeczna, bardzo ładnie zrobiona. Zobaczcie, jaka nóweczka. No i super, super skład. Jest duża to spódnica. To jest L-ka, taka prawdziwa L-ka, nawet może w XL-kę. Przepiękny materiał. Strasznie mi się podoba.
I zaraz pokażę Wam ją w stylówce, bo powiem Wam, że taką spódnicę zawsze możecie modnie wystylizować. Czy na przykład do większej bluzki z pięknymi rękawami, czy do swetra oversize'owego, czy do jakiejś modowej koszuli. Jest nieskończona ilość możliwości stylizowania takiej prostej spódnicy, a ma naprawdę super skład. Jestem mega zadowolona z niej. I nie była bardzo droga, więc się cieszę, bo wiecie, wszystko tam jest takie drogie, że szok. Ale dobra, nie narzekamy. Mierzę Wam do tego kamizelkę, która myślałam, że będzie na mnie. Niby to jest rozmiar 36. W ramionach tu mam dobrą, bo ona ma taki bardzo ciekawy, taki jakby żakietowy krój. Piękna kamizelka, słuchajcie. Bardziej chyba to jest 38, wiecie? Bo te H&M czasem są takie zawyżone lekko. I tutaj w pasie jest około 70, ale ona w biuście jest na mnie trochę jednak za duża. No ja nie mam dużego biustu, więc to nie wygląda moim zdaniem za dobrze. Więc ja myślę, że to jest raczej 38. Jak ktoś z Was chciałby taką piękną, super materiału kamizelkę na zatrzaski, taką modną, no to się zgłaszajcie. Słuchajcie, jest to wiskoza między innymi oczywiście. Poliester, wiskoza, elastan. Taki jest skład kamizelki, no jak to te kamizelki garniturowe zwykle. No i tutaj oczywiście ja tą spódnicę muszę trzymać, bo ona w żaden sposób nie jest na mnie dobra, żeby w ogóle nadać jej jakiś kształt. Więc widzicie tutaj do tej kamizelki i do takiej bluzki, którą już też Wam pokazuję. To są akurat rzeczy do sprzedania, bo nie są w moim rozmiarze. Bluzka też jest za duża, jest to raczej ML. Słuchajcie, świetna bluzka z metką. W ogóle dużo rzeczy z metką mam, zobaczcie. Jest to M-ka typowa, może być spokojnie L-ka, bo to jest ściągaczowa bluzka. Świetna jakość, słuchajcie. Naprawdę super też skład, co ciekawe. Jest tam dużo włókna metalicznego. To jest w najmodniejszych teraz trendach, bo te ściągaczowe bluzki tego typu są mega modne. To jest bardzo miłe w dotyku, co dziwne jak na tą metaliczną nitkę, ale naprawdę to jest przemilusie. Super rzecz na przykład do czarnych jeansów, tak. Słuchajcie, idziecie na przykład do pracy, a później gdzieś na kawę z kimś, na spotkanie, wystarczy sobie taką bluzkę włożyć na przykład na zwykłe spodnie, dżinsy i już macie taką wieczorową kreację, do tego jakieś fajny naszyjnik, perły albo cokolwiek i już jest wieczorowo. Można się w momencie zmienić. Bardzo praktyczna rzecz, szkoda, że na mnie za duża. 40% wiskozy, co ja gadam, 65% wiskozy, 35% metaliczne włókno, czyli naprawdę super skład i to czuć, że to jest wiskoza, to jest bardzo, bardzo miłe i delikatne, naprawdę super piękna rzecz, bardzo, bardzo ładna rzecz z metką, więc w ogóle wow. Aha, słuchajcie, ta rzecz już jest z babskiego raju, przepraszam Was, ale już zaczynam się tutaj to lekko mylić, ale chciałam Wam pokazać to w jednej stylówce, no i stąd tutaj ta rzecz weszła już nam do tego hola z Bigi. Tymczasem większość już będzie teraz z babskiego raju. Pokażę Wam tylko jeszcze buty, które też będą w tych stylówkach. Przepraszam, jakieś płaki z mojego dywanu. Piękne buty kupiłam. To słuchajcie, jestem w szoku, bo były one na wagę. A naprawdę na wagę tam buty to są takie... Najczęściej zdarzają się jakieś perełki, ale najczęściej to są już takie totalne... No nie nadają się do niczego, tak szczerze mówiąc. Więc byłam w ogóle w szoku i powiem Wam, że Pani też była w szoku, że one były na wagę, bo zobaczcie, to są nówki buty na skórze. Riccardo Nicoli, made in Italy, włoskie mokasyny z pięknym takim idealnym wprost skórzanym obcasem. One są całe skórzane i spód, i wierzch, i patrzcie na ten piękny kształt. O, po prostu, słuchajcie, idealnie pasują do moich nóg. Ja ostatnio sprzedałam takie jakościowe mokasyny, które też mi się udało kupić. No i sprzedałam, ale trafiły się te, które, słuchajcie, jeszcze do mojej stopy lepiej pasują, bo ja mam wąskie stopy. I są piękne, są tak teraz modnym stylu, modnych trendach. No i mega jakość, słuchajcie, wszystko ze skórki. Tutaj to jest, tutaj jakaś, słuchajcie, jakaś farba dotknęła tych butów, bo tak to one widać, że w ogóle nie były noszone. Nie są przytarte nic, ani obcas. To widać nawet, że ten obcas jest taki totalnie jakby z fabryki. Tylko faktycznie coś tu się musiało do czegoś to dotknąć, jakiegoś właśnie może farby jakiejś. No i stąd może poszły do wyprzedaży te buty, bo one wyglądają na totalnie nowe i chyba są. Tu jest jeszcze też naklejka taka przezroczysta, ale na razie jej nie odklejam, bo jej nie widać. I jest właśnie napisane na tej naklejce, że wszystko skóra.
Także będą właśnie w stylówce. Taka stylowa właśnie troszkę vamp. I do tej srebrnej bluzki dołożyłam też rajstopy w taką pepitkę ze srebrnym, żeby nawiązać do, wiecie, do tej, po prostu do tego błysku, bo teraz te błyski są bardzo modne, więc dzisiejsze stylówki będą w topowych trendach. Błysk, ściągaczowe koszulki, tak, słuchajcie, no i ta kurtka też wystąpiła w tych stylówkach. Tą kurtkę tam macie później na samym końcu dołożoną do tej stylówy właśnie srebrzysto-szarej. Okej, okay. Aha, kolejna rzecz jest dla mnie, bo szukałam czegoś takiego, nawet powiem Wam, że nawet obserwowałam na Temu, co nie jestem z tego dumna, ale nie mogłam nigdzie dorwać takie, szukałam takich rękawków przezroczystych do sukienki takiej od Zary, którą mam tweedową, której byłam w Paryżu. Czasem jest mi zimno w tej sukience, bo ona jest dość gruba, a nie ma rękawów. I kupiłam coś takiego z metką, patrzcie. Z metką, zupełnie nowa rzecz, fajnej firmy. I jest to eska z takimi guziczkami z tyłu. Można to nosić jako bluzkę taką imprezową, po prostu na biustonosz do czegoś, ale ja to użyłam właśnie w spód tej sukienki, bo to jest też właśnie, ta sukienka też ma taką błyszczącą nitkę w sobie. I to jest delikatne, trzeba uważać, żeby tego nie zadrzeć. I to jest niestety sztuczne. Ma dużo metalu w sobie, więc okej. Okay. Czyli nie jest całkowicie z poliestru, to też dobrze. Ma 60% poliestru. Tak, 40 metaliczne włókno, czyli metal jest naturalny, więc można powiedzieć, że jest z dużym składem naturalnym. Tak pół żartem, pół serio ta bluzka. No i zobaczcie, jak wyglądam. Oczywiście perły do tego w różnych kolorach. To metaliczne rajstopy, tym razem inne. Takie cienkie, przezroczyste, ale z metalicznym też włóknem srebrnym. No i mokasynki. Tym razem do wszystkiego te mokasynki dzisiaj, do tych wszystkich ciemnych rzeczy. Jestem zadowolona z tego, bo to było co prawda nowe z metką, babskim raju, ale cena była w porządku. Naprawdę taniej wychodzi niż sprowadzenie z Temu tych samych tych rękawków, więc spoko. Bardzo fajnie. Słuchajcie, i teraz reszta rzeczy z babskiego raju i dużo rzeczy mam z metkami, tak jak mówiłam. To już były dwie rzeczy z metkami i teraz mam kolejną rzecz, bardzo, bardzo modową i jakościową rzecz. I znalazłam te dżinsy, one są, patrzcie, nowiutkie, z metkami, bardzo superowej jakości, bardzo modne, bardzo ładnie leżą na sylwetce. Niestety ja Wam to mierzę poglądowo, ale wybaczcie, ale one są w rozmiarze L te dżinsy, no i nie ma szans, żeby to na mnie dobrze wyglądało. W dodatku to jest na dość wysoki wzrost. Naprawdę najmodniejszy krój dżinsów, najmodniejszy kolor teraz dżinsów, taki średnio niebieski. Bardzo fajne metki mają, tutaj też ta firma ma fajną politykę. Make every outfit count, czyli niech każdy outfit, nie każdy strój się liczy. Bardzo, bardzo jakościowa rzecz i kosztowała wcześniej przed przeceną, bo teraz widzę, że na internecie już w sklepie tej marki są przeceny. 86 funtów, więc wcale nie tanie dżinsy, dobrej jakości. I one są z takimi nogawkami rozszerzanymi, lekko flare i rozciętymi z boku. Naprawdę pięknie by to wyglądało, gdyby nie to, że te dżinsy są dużo za długie na mnie. Więc jeżeli macie wysoki wzrost, rozmiar około L, to jest mega zdobycz. Piękne są, słuchajcie. Mimo że teraz są na wyprzedaży, to i tak kosztują, z tego co tam patrzę, około 140 zł już na takiej maksymalnej wyprzedaży, więc u mnie będą tańsze, ale z metką, więc naprawdę wysoki stan. Wysoki stan, super trzymają tutaj, naprawdę bardzo dobra jakość jeansu, pokażę Wam z bliska. Byłam zachwycona tymi jeansami, żałuję, że nie są w moim rozmiarze, bo mnie by się takie bardzo podobały. Ja nie lubię jakichś takich specjalnie wielkich tych rozszerzeń, ale one mają takie idealne, trochę rozszerzone bootcuty i to rozcięcie jest takie stylowe. No świetne, świetne jeansy, bardzo Wam polecam. Także rozmiar taki większe M na L raczej. Będę oczywiście podawać rozmiary, mają w sobie elastan, ale taki gruby jeans naprawdę. Dobra, słuchajcie, teraz będą sukienki, a z tymi sukienkami będą też kurtki. Sukienka pierwsza jest dla Was, bo jest za duża na mnie, jest to L-ka, 40. W USA napisane M, a europejski rozmiar
L-ka, jest piękna. To jest sukienka z mango. Bardzo mi się podoba, słuchajcie. Jest śliczna, jest z bawełny. Tu jest na pewno 100% bawełna, bo to czuć w dotyku, ale już Wam powiem na pewno, czy tak jest. Tak, 100% bawełna. Sukienka jest takimi, tak jakby po prostu bez rękawów. Fajnie wygląda, bo ona tutaj już dochodzi tak do dobrego miejsca, do pachy. Także jest w takim szmizjerkowym stylu. Po prostu jest to szmizjerka. Bardzo, bardzo piękna sukienka. Słuchajcie, śliczna. Super kolor, bo to jest taka chłodna zieleń. Bardzo fajna, z paskiem. Ona jest właśnie w takim stylu Quiet Luxury. Można by ją stylizować pięknie z białym żakietem, z czernią, z białymi sneakerami, ze szpilkami, z wszystkim. No i pokażę Wam oczywiście tutaj stylówki. Ja Wam to mierzę i do kurtki, i do żakietu, i do czego jeszcze tam, i do takiej drugiej kurtki, bo te kurtki, które jedno już widzieliście, ale te pozostałe to są takie, można powiedzieć, kurtki, które polowałam dla siebie na tą wiosnę. Ale zaraz Wam je pokażę. Piękna rzecz, do tego elegancka torebka, sandały, czy złote, czy takie buciki półsportowe. No, jest mnóstwo możliwości właśnie wystylizowania tej sukienki. Idealna rzecz na lato. Słuchajcie, jak nie chcecie koniecznie pokazywać ramion, można mikrosweterek, można fajny lniany żakiet, można nawet szal sobie zawiesić i już jest dwa razy bardziej elegancko. W każdym razie, słuchajcie, jestem zachwycona tą sukienką. Je ma przepiękny krój, po prostu przepiękny krój. No, mega jest. Taka dłuższa midi. Na mnie to jest taka dłuższa midi, czyli ona jest taka do, nie do kostek, ale tak do pół łydki. No i moja sukienka oczywiście, którą mam na sobie, której się zakochałam od pierwszego wejrzenia. Właśnie jest z babskiego raju, no i ona jest, słuchajcie, z tego bawełnianego muślinu, który kocham po prostu. Ostatnio była różowa, a różowa już jej nie mam, poszła dalej. Natomiast, przepraszam, nie różowa, zielona, taka morsko-zielona, miętowa. A ta zostaje ze mną i ona jest w takim stylu, który ja kocham, czyli rękawki luźne, tutaj jest przestrzeń. To jest coś, widzicie, to jestem ja. Wiem, że różne są opinie, niektórzy mówią, że jest dobrze mi w skórzanej mini, czy w czymś tam, ale ja się pewnych rzeczach po prostu nie czuję. Zobaczycie zresztą zaraz, bo będę mega piękne rzeczy odsprzedawać, których po prostu wiem, że no, nie będę nosić, mimo że są piękne. Także to jest właśnie taki mój styl, słuchajcie. Sukienka nieformalna, luźna, ale też może być właśnie wystylizowana w stylu luksusowym. No i tutaj do tej sukienki mierzę Wam dwie kurtki. Obydwie sobie chyba zostawię. Nad tą się zastanawiam, ale fajnie wygląda do spodni, więc pewnie też zostanie, bo ta raczej... Bo obie te kurtki mają takie szerokie rękawy. Tutaj macie taką jeansową, krótką, bardzo krótką, cropped kurtkę modową z takimi guzikami superowymi. I mam spodnie troszeczkę ciemniejszym kremie, ale właśnie też z takim guzikiem, do których Wam zaraz też oprócz tej sukienki zmierzę tą kurtkę. I to jest, słuchajcie, weekday, czyli taka lepsza sieciówka skandynawska. Rozmiar XS, no bo to jest oversize, ale bardzo, bardzo mi się podoba ta kurtka, jest po prostu świetna. No, to mierzę tą kurtkę, właśnie mierzę, nie da się tego kremowego, szanelkowego zmierzyć, ale mierzę Wam taki żakiet od Massimo Dutti, który mam już wiele lat z lumpeksu, jest superowy, bardzo, bardzo luksusowo wygląda, trochę muszę o niego tam zadbać, bo już należy mu się trochę renowacji, bo już dużo lat go mam, ale jest piękny. Także też z tym. No i pokazuję Wam jeszcze z taką bardzo, bardzo fajną kurtką, którą też właśnie kupiłam w babskim raju od Gina Tricot i też sobie ją zostawiam. To są eski, słuchajcie, to są wszystko eski i to jest eska i ten żakiet i wszystkie te kremowe żakiety zostają ze mną. To jest kurtka taka typowo wiosenna, nie przeciwdeszczowa, taka zwykła wiatrówka, nóweczka, słuchajcie, bawełna 100%. Ma bardzo fajne rękawy. To mnie głównie przekonało, bo szukałam rzeczy, które mają szersze rękawy, takie trochę bufiaste, wygodne, żeby się tam rzeczy różne mieściły, właśnie na przykład bluzki czy sukienki z takimi szerokimi, balonowymi rękawami. No i tak to wygląda. No i zobaczcie sobie tam stylówki. Z sukienką, ze spodniami, także takie dwie kurty udało mi się dołapać, słuchajcie.
No i teraz właściwie z tych kupionych rzeczy to już tyle. A nie, jeszcze spodnie, przepiękne spodnie na rozmiar L. Także będzie coś mega fajnego. Słuchajcie, mam śliczne spodnie. Tutaj jeszcze troszeczkę widzę, że się czymś dotknęłam. Czymś takim pyłkiem, ale nie szkodzi. Piękne spodnie od marki Naked. NAKD 42. Typowa L-ka. I to są takie szerokie, modne teraz spodnie z wysokim stanem, z lnu. I zobaczcie, w jakim pięknym odcieniu. Kolor kremowy. Bardzo modne teraz. I właśnie to są takie spodnie w stylu Old Money. Bardzo się cieszę, bo polowałam na takie parcie, jaki super krój. Nie będę ich wkładać, bo one mi totalnie wiszą, ale widzicie już, jaki jest krój. Proste, szerokie nogawy. I no mega. Klasyczne, piękne. Z lnu 100%, słuchajcie. Także bardzo, bardzo fajna zdobycz. I znowu, kto pierwszy, ten lepszy, bo na takie rzeczy zawsze jest dużo chętnych. Rzeczy są drogie w zakupie, jak chcecie nowe, bo wiecie, lniane spodnie 100% len zawsze swoje kosztują. Zawsze taniej kupić. Nawet u mnie w butiku. Tutaj macie jedna kieszonka z tyłu. Klasyczne kieszenie tutaj. I słuchajcie, pamiętajcie, że len, nawet jak jest trochę wymięty, nadal jest elegancki. Nawet, słuchajcie, ludzie z wyższych sfer noszą len, bo to jest jeden z najbardziej takich właśnie luksusowych, uznawanych za eleganckie materiałów, mimo że len się trochę mnie. Ale to jest właśnie ten materiał jeden, który wypada, żeby był nawet trochę pomięty i mimo wszystko nadal wygląda szykownie i z wyższej półki. Także tym się nie przejmujemy, że len będzie trochę wymięty, bo to jest normalne dla lnu i wszyscy to akceptują. Słuchajcie, teraz pokażę Wam dwie rzeczy, które odsprzedaję, właściwie trzy rzeczy. Jest to kurtka od Monki, którą strasznie, strasznie mi się podoba i nosiłam ją w zeszłym roku, przyznaję. Jest ona z bawełny, jest taka oversize'owa, a jednak stwierdziłam, że już trochę odchodzę od tych ogromnych oversize'ów. To jest w ogóle rozmiar ML. Bardzo ładna kurtka, bardzo fajnie wygląda, piękny ma kolor, super ma kieszeń i jest taka właśnie nietoperzowa, duża. Pokażę Wam na to, bo ona będzie fajnie też do tej sukienki pasować. Naprawdę świetnie wygląda, ale stwierdziłam, że jednak, słuchajcie, no gdyby ona była taka oversize'owa, ale S-ka, to by wyglądała normalnie. A tak to jest naprawdę już taki bardzo, bardzo duży oversize. Ale zobaczcie, jaka świetna kurtka z kapturem. Będę ją po prostu puszczać dalej, więc jak ktoś byłby chętny na taką letnią wiatrówkę w super nowoczesnym stylu, w takim bardzo fajnym klimacie, no to kurtka jest przepiękna. Jak najbardziej dla Was będzie. Jedna rzecz to jest przesuperowa ta sukienka z Kosa. Wiecie co, mam do niej piękną broszkę, ale no niestety, u mnie te długie i wąskie rzeczy się nie sprawdzają. Byłam w niej na tym live'ie raz. No i niestety, no, to nie jest do mojego charakteru sukienka, ale maxi sukienki są teraz bardzo modne. To jest niby S-ka, ale spokojnie może być na M-kę, bo to jest taka sukienka ze ściągaczem. Nawet mogłaby być na L-kę, jak ktoś lubi takie kroje. Widzicie, bo ona się bardzo fajnie rozciąga. Może być to sukienka nawet na lato, bo ona jest z wiskozy. Piękne ma kolory, naprawdę piękne i mega jakość to jest, zobaczcie. Także naprawdę to jest super zdobycz, ale wiecie co? No nie. Niestety, mimo że naprawdę ja jestem tak zakochana w tej sukience, no już wiem po prostu, że ona mi się nie sprawdzi, nie będę jej nosić po prostu. Bardzo żałuję, wiecie co? Bo tak poglądowo jak widzę ją, to po prostu love. Totalnie, totalnie mi się podoba. No ale no nie sprawdza się u mnie taki, ani taki krój. Ja jestem za to za szybka, ja dużo rzeczy mam do zrobienia zawsze i długa, taka węższa sukienka po prostu nie ma u mnie racji bytu. Ale no niestety, ona nie jest aż tak szeroka, żeby to nie miało na mnie wpływu. Po prostu to nie jestem ja. Ale to jest piękna sukienka, więc też, słuchajcie, polujcie jak najszybciej. No i druga piękna rzecz to jest żakiet z wełny angory kaszmiru. W pięknym kolorze, ale też nie w moim stylu. Jest to przepiękny, że... No niestety, nie zmierzę Wam tak tego. Zmierzę Wam do tej sukienki, żebyście jeszcze zobaczyli z Kosa. Chciałam ją włożyć, ale ja mam za szerokie rękawy. To jest tak cudowna rzecz. W idealnym stanie, w pięknym kolorze rzecz. Myślę, że on może być na rozmiar 36-38. No, no jest cudowny. Wiecie co, naprawdę, gdyby nie to, że on jest
w takim stylu po prostu, który ja tak bardzo rzadko noszę, to w życiu bym go nie oddała. No, jestem też troszkę zakochana w tym żakiecie, a zwłaszcza już w tym kolorze. No, ten kolor jest, przyznajcie, że ten kolor jest powalający, przepiękny. Ja znowu mówię przepiękny, no dobra, ale w każdym razie, mega skład i takie rzeczy to są bardzo grube pieniążki, jak chcecie kupić nowe, więc możecie pisać, jak tylko Wam się podoba. Słuchajcie, bardzo serdecznie Was już teraz pozdrawiam, zapraszam Was na kolejne filmy, będzie już w niedzielę kolejny, zapraszam Was na live, na kolejne filmiki, na kanał. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Cześć. Pozdrawiam.